Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmiku, ale w tym samym dniu, dlatego że u mnie cały czas trwa sobota. Wróciłam właśnie z zakupów, pokażę Wam zaraz co kupiłam. Takie w sumie nieduże zakupy. Chciałam się z Wami podzielić na gorąco już i natychmiast informacją taką, że te dwa psy, o których Wam ostatnio opowiadałam, którym zawoziłam jedzenie, zostały wczoraj interwencyjnie odebrane i już są zabezpieczone. Tam dino z chałką szaleją, nie? Są zabezpieczone i właśnie taka dobra informacja w końcu. I słuchajcie, mam do Was prośbę, jeżeli możecie, to na Facebooku zaobserwujcie stronkę Otos Animals, Otos Lubliniec. To jest jak gdyby odłam Otos Animals. Róbmy im zasięgi, bo to są organizacje, które naprawdę działają. Są organizacje, które pomagają zwierzętom mniej lub bardziej, a właśnie ta organizacja, ona naprawdę pomaga bardzo czynnie i bardzo sukcesywnie. My naszą chałeczkę właśnie też mamy z interwencji właśnie od Otos Lubliniec. Także pieski są już zabezpieczone i w końcu jakieś dobre informacje. Także tak, mój wujek zapowiedział temu właścicielowi piesków, że żadnych więcej psów ma nie sprowadzać. I po prostu wujek mówi, że będzie tam sytuację kontrolować. Także w końcu jakaś dobra wiadomość. I mówię, ta organizacja, właśnie Otos Animals, Otos Lubliniec, one naprawdę działają. Wiecie co, nie pisałyśmy z moją córką i gdzie nie szukaliśmy pomocy w sprawie tych psów i zero odezwu albo jakieś tam głupie rady w stylu, że proszę zgłosić na Straż Miejską albo na policję. Urząd Gminy też nam nie pomógł, bo w Urzędzie Gminy pani powiedziała, że oni walczą z bezdomnością zwierząt, ale nie pomagają takim psom, które mają swoich właścicieli. A właśnie ten Otos Animals pokierował sprawą i pieski są już zabezpieczone. Co? Pokażę Wam, co kupiłam. Takie zakupy jeszcze na przedpokoju. Mam papier toaletowy i wodę taką kupuję ostatnią. 5-litrową czy 3-litrową. Widzę, że tutaj jest druga, 5-litrowa. To moja córka musiała tą wodę kupić. Myślałam, że nie ma i też kupiłam. Ale wody nigdy za wiele. I już Wam pokażę, co kupiłam. Dawno Wam nie pokazywałam zakupów, także... Proszę bardzo, herbatka. Bardzo lubię tą herbatkę. Właśnie tą konkretnie, ta malinka z truskawkami. Tutaj wzięłam taką herbatkę grzańca miodowy. Wolałabym jakiś inny smak, ale nie było innego. No to lepszy taki niż żaden, jak się to mówi. Andruty wzięłam. Dawno już nie kupowałam tych andrutów, bo też i rzadko bywam w markecie Dino, bo jakoś tak mi jest nie po drodze i jeśli mam wybór, to wolę gdzie indziej sobie zrobić zakupy niż akurat w tym konkretnym markecie. Tu chciałam jajka pokazać, ale to akurat jajka nie są ze sklepu. Jajka mam, kupuję od takiej pani, która hoduje kury, także to są takie wiejskie jajka, wiecie? Takie niesklepowe. Makaron taki wzięłam. Serek żółty. Taki ser, wiem, że tutaj to sama chemia, ale lubimy ten serek. Czasem właśnie chlebek sobie wrzucić tak do grilla elektrycznego, nie? I potem na ten ciepły chlebek lubię sobie plaster takiego serka rzucić. Bardzo mi to smakuje. Reklamówka to nie ten. Paprykę jedną wzięłam. Dwa takie jogurty. Kawę też, kurczę, mówię, najpierw te andruty wzięłam, a potem jakoś przy nawiale zobaczyłam tę kawę. Tak mi się jej zachciało, mówię, dobra, w weekend zaszaleję. Wzięłam też taki serek pleśniowy, fasolę ugotowaną, bo już od kilku dni chodzi za mną taki smalczyk wegański, więc dziś już pewnie nie, bo nie chcę mi się przy tych garach już dzisiaj stać. Ale jutro może sobie zrobię taki właśnie smalczyk wegański. Cebulę mam, jabłka mam, także banany, gumę do żucia kupiłam, kolka, ta limonkowa, cebula właśnie, bo ostatnią cebulę użyłam do rosołu. Jedną cebulę czerwoną, którą też zaraz wrzucę do rosołu. Lubię sobie czerwoną cebulę wrzucić do rosołu, jakoś tak... Taki jeszcze lepszy aromat jest i kolor tego rosołu, mam wrażenie. Tutaj taki dla odświeżenia koloru, taką saszetkę sobie wzięłam. Nie wiem, czy mi to coś zadziała na włosy, ale też nie mam jakiegoś tam parcia, że kolor moich włosów ma się zmienić. Po prostu tak dla odświeżenia koloru sobie wzięłam taką saszetkę. I tutaj jeszcze wzięłam taki makaron. Taki... Bardzo lubię ten makaron do pomidorówki. Właśnie, nie wiem, czy widzicie,
Taka gruba nitka właśnie, lubię do pomidorów. I wzięłam też przecier ogórkowy, bo lubię mieć w lodówce na zapasie, a właśnie nie mam. Mam ogórki kiszone, ale przecieru nie mam. Tak, tak wiem, można ogórki zetrzeć na tarce, ale taki przecier też lubię mieć. No, tuś do mnie przyszedł. Co, żabeczko moja? Fałka, nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja słyszę, że tam jakieś właśnie harce się odbywają. Ktoś zeskoczył z łóżka teraz. Zaraz się ktoś pokaże w kamerze, czy nie? Nie, nadal ich tam słychać. Dobrze, kochani, ogarniam tutaj, ogarniam kuchnię i tak. A ja przyszłam sobie na kawę, tę mrożoną. Usiadłam i oczywiście cała ekipa ze mną, nie? Tutaj Montuś, tutaj Hałeczka, a tutaj, o tutaj Dinuś jeszcze. Także takie mam towarzystwo do kawy. Bubuś śpiący jest, tak, Montuniu? O, jak sobie wzdychnąłem. Jest kolejny dzień, jestem w pracy, jak widać. Nie wiem, czy widziałyście tą moją fototapetę, czy w końcu ją pokazywałam, czy nie. Jest przyklejona. No i myślę, że wygląda to całkiem fajnie, bo ten róż pasuje mi do kolorystyki z Avonu. Szarość pasuje mi do tamtej ściany, do fotelika, na którym siedzę. A zielony tak ogólnie rozświetla, powiedzmy. Słuchajcie, ten filmik w ogóle to jest, tak, jest u mnie kolejny dzień, już kolejny, bo wcześniej coś tam nagrałam, ale za mało było tego, żeby wam wrzucić filmik, więc to będzie po prostu taki zlepek z kilku dni. Chciałam wam się pochwalić, że byłam wczoraj na spotkaniu liderów Avon w Częstochowie, zostałam zaproszona na to spotkanie i mam bardzo miłe wrażenia, było bardzo przyjemnie. Pojechałam razem z moją liderką Sylwią, umówiłyśmy się, pojechałyśmy pociągiem, dlatego że ta restauracja, w której odbywało się spotkanie, była blisko pociągu, a ta Częstochowa nasza, słuchajcie, to jest taka rozgrzebana, nie, że jeśli tylko nie muszę samochodem się pchać w te Częstochowe, to staram się tam nie jechać, bo ja na przykład mam tak, że ja mogę samochodem jechać wszędzie. W nawigacji sobie wbijam adres, jadę, nie? Ale jedyne, czego strasznie nie lubię jadąc autem, to momentu, gdzie dojeżdżam właśnie gdzieś i są objazdy. Moja nawigacja na przykład nie widzi tych objazdów i ja mam tak, że ja w ogóle nie mam, słuchajcie, orientacji w terenie. No nie mam orientacji w terenie, no tak mam. Na przykład moja koleżanka, teraz już nie, ale dawniej tam dosyć często gdzieś tam razem jeździłyśmy, to ona po prostu tak, tu wjechała w jakąś uliczkę, tu już sobie coś tam umyśliła, mówi, jak tu wjedziemy, to tam wyjedziemy, tam nawrócimy i tego, a ja to nie, ja to po prostu muszę mieć trasę wytyczoną i po prostu tak. No i pojechałyśmy sobie pociągiem. Spotkanie było bardzo przyjemne, bardzo takie motywujące, bardzo po prostu poznałam te dziewczyny inne z tego okręgu, no bo nie znałam ich, bo nie jeździłam na spotkanie liderów, no bo nie byłam liderem Avon, a teraz jestem. Było bardzo fajnie, dostałam dwa prezenty, które zaraz pokażę, co tutaj dostałam. I słuchajcie, naprawdę, to w ogóle to jest tak motywujące, tak inspirujące, jak człowiek widzi naocznie te osoby, które też są zaangażowane w to, co ja lubię i w czym ja chcę działać. Dwie dziewczyny zostały wyróżnione, że jedna nie wygrała, ona sobie to wypracowała po prostu, nie ma nic za darmo. Wyjazd do Barcelony, a druga dziewczyna też gdzieś, ale nie do Barcelony. Była jakaś mowa o Dubaju, ale coś usłyszałam, że ona mówiła, że do Dubaju to by się bała jechać, czy coś takiego, nie? Więc kurczę, chyba byłam mało uważna, nie? I nie pamiętam gdzie, ale też jakiś fajny wyjazd sobie wypracowała. Czy dostała w nagrodę za swoją pracę? Może tak powinnam powiedzieć? No nie wiem. Była też dziewczyna, która razem ze swoim mężem osiągnęli poziom diamentowy, są bardzo, bardzo wysoko w Avonie. Były dwie dziewczyny, które zajęły
swoją sprzedażą wysokie miejsce w rankingu ogólnopolskim. Jedna zajęła chyba 27 miejsce, a druga 34. To są bardzo wysokie miejsca i to są, wiecie, to są takie osoby, które naprawdę zarabiają duże pieniądze, utrzymują się z tego. I także słuchajcie, jeśli ktoś wam mówi, że Avon to jest taka firma, że tam się nie zarabia, to w ogóle nie słuchajcie takich ludzi, bo mówią tak ludzie, którzy coś tam gdzieś słyszeli i powtarzają po prostu głupoty, albo może spróbowali, ale niewystarczająco się angażowali, czy z jakiegokolwiek powodu coś im tam po prostu nie wypaliło i powtarzają takie brednie, że bo w Avonie się nie zarabia. Mnie to po prostu trafia, jak ja słyszę takie coś, bo ja sobie działam póki co znowu nie na jakąś dużą skalę, co nie? Z samych tych zamówień ja już jestem zadowolona z tego, że mam dodatkowy dochód. Także słuchajcie, nie wierzcie, jeśli ktoś wam mówi, że w Avonie się nie zarabia. Ja, no mówię wam, jeszcze wczoraj, jak tak sobie popatrzyłam na te osoby, widziałam na oczy, że no to tak działa, nie? No słuchajcie, tak jestem pozytywnie nastawiona do tego Avonu, do całej tej działalności. I przy okazji przypominam, że jestem liderem w Avonie, że macie ochotę się zapisać do Avon, spróbować swoich sił, to zapraszam was do siebie. Link będzie pod filmikiem. I słuchajcie, naprawdę was do tego zachęcam, bo trzeba próbować nowych rzeczy. Trzeba próbować. I ja wam tutaj nie będę mówić tekstów, które czasem wyświetlają się gdzieś na TikToku i tak dalej, że praca po prostu lekka, przyjemna, pracuj skąd chcesz, zarabiaj miliony i tak dalej, nie? Wszystko jest do zrobienia, ale trzeba w to włożyć swoją pracę. Nie ma nic za darmo. Trzeba się zaangażować, trzeba włożyć swoją pracę i tylko wtedy możemy osiągnąć jakiś sukces, cokolwiek to dla kogokolwiek znaczy. Na tym spotkaniu zostałyśmy ugoszczone bardzo ładnie, poczęstowane obiadem, kawka, ciasto, sernik, jaki był obłędny, to po prostu, słuchajcie, już byłam taka pełna, a tak mi się chciała tego sernika jeszcze zjeść, ale już mówię, dobra, bez przesady. Pod koniec tego spotkania już czułam, że zaczyna mnie boleć głowa, zatoki, nie? Znowu zatoki mnie dopadły. I później już, na szczęście stało się to wtedy, kiedy już to spotkanie dobiegało końca właściwie i tak mi zaczęło w tej głowie po prostu dudnić. Oczywiście w tej stronie, nie? Bo mnie jak zatoki atakują, to właśnie prawą stronę. No i potem jak już szłyśmy na pociąg, to po prostu ja mówię, nie, po prostu zaraz mi pęknie ta głowa chyba. W pociągu siadłyśmy 40 minut do odjazdu, nie? I Sylwia moja tam mówi, cały czas mówi, coś do mnie mówi, a ja już nawet nie miałam, mnie nawet bolało to, żeby jej odpowiadać, słuchajcie, ja tylko tak głową, nie? I Sylwia powiedziała mi coś takiego, mówi, że ktoś tam, babcia czy ciocia, jej powiedziała, że jeżeli boli głowa, to żeby uciskać sobie ten punkt tutaj, żeby tak do granicy bólu, ile tylko możemy wytrzymać, nie? Żeby sobie uciskać. I słuchajcie, no zaczęłam sobie to uciskać i nie wiem, na ile to działa, a na ile to mogła być jakaś taka moja po prostu autosugestia, ale słuchajcie, w tym pociągu ból głowy mi zelżał, naprawdę zelżał, nie wiem, tak jak nie wiem, na ile to jest jakaś taka moja autosugestia, a na ile faktycznie to może działać, ale dzielę się z wami tym, bo czasem jakieś, wierzę w to, że czasem proste sposoby mogą na coś działać, więc jeśli macie problem z bolącą głową, wypróbujcie to u siebie. No ale potem, kiedy wróciłam do domu, ten ból mi wrócił. Weszłam do domu i czułam taką ogólnie taką strasznie zimną głowę, takie zimno w głowie czułam, wiecie, zimno tutaj w tych zatokach. Marzyłam o tym, żeby sobie to jakoś rozgrzać. I pierwsze co weszłam do domu, położyłam torebkę, położyłam moje prezenty, wzięłam miskę, zagotowałam sobie wody, olejek eukaliptusowy, soli, tak sobie sypnęłam na oko, nie, zamieszałam. Ręcznik na głowę i parówka i dopiero to mi tak fajnie tą głowę rozgrzało, słuchajcie. I tak no, trochę ten ból głowy też mi zelżał, też tabletkę sobie zjadłam, to też mi ta tabletka zaczęła działać, poszłam spać, ale znowu w nocy mnie ten ból głowy obudził, o jest. No powiem wam, że taką noc mam za sobą, od 2:30 w ogóle nie śpię, nie? I taka sytuacja i na razie niby mnie głowa nie boli, bo jestem na tabletkach, ale ogólnie tak czuję się niezdrowo i mam nadzieję, że jakoś sobie te zatoki uciszę w sobie, bo no nie chcę sobie przerywać pracy, brać jakiegoś wolnego i wiecie, trzeba pracować tym bardziej, że zapisałam się na szkolenie, jadę na 4-dniowe szkolenie od 12 do 15 teraz lutego.
I właśnie chcę sobie teraz podgonić z klientkami, żeby później po prostu pozwolić sobie na to, żeby przez te 4 dni nie pracować. Jest to szkolenie bardzo kosztowne i pewnie ktoś mi tam napisze w komentarzu, że jeszcze dopiero zaczęłaś zarabiać, a już sobie takie koszty generujesz. Ale tak, takie było założenie, powiem Wam. Ja tak sobie planowałam, że jakieś tam zarobione pieniądze będę, jak najbardziej będę inwestować w szkolenia. Tym bardziej, że to jest taka branża, w której po prostu trzeba się doszkalać systematycznie w miarę, bo to jest branża, w której z dnia na dzień się dużo potrafi zmienić i no po prostu trzeba, nie? No także od 12 do 15 lutego będzie trwało to szkolenie. Nie mogę się już doczekać, wpłaciłam już zadatek, jestem zapisana, także tak. Dlatego teraz muszę jakieś, nie wiem, będę wracać do domu, wjadę do apteki, jeszcze jakieś witaminy, jakieś nie wiem co, słuchajcie, żeby po prostu mi te zatoki się nie rozwinęła choroba, jest z nich jakaś infekcja poważniejsza. No i tak. I no, powiem Wam, że ogólnie podsumowując, bardzo, bardzo fajne spotkanie. Dowiedziałam się na tym spotkaniu, że na przykład będzie przywrócona, a na chwilę obecną niby wycofane produkty, aby nam przywrócone. Perfumy Premier Lux od 5 katalogu będą dostępne w sprzedaży. Będą przywrócone też perfumy Viva La Vita. I jeszcze jeden produkt, tylko teraz zabijcie mnie, a ja po prostu nie pamiętam, nie? W 3 rubryczkach były te produkty, właśnie była Viva La Vita, Premier Lux, a za nic na świecie nie pamiętam, co było tutaj. Że też jakiś produkt, który został wycofany, a będzie dostępny w sprzedaży, będzie przywrócony. I co Wam powiem, że zobaczcie, warto jednak zgłaszać, jeżeli jakiś produkt jest wycofywany z katalogu, warto zgłaszać, że my tego nie chcemy, że prosimy o przywrócenie, no bo to jednak działa. Jednak Avon słucha swoich klientów, swoich konsultantek, prawda? I działa w tym kierunku po prostu. No, także no, tyle o tym spotkaniu. Też właśnie nasza OMS Gosia udostępniła nam kosmetyki, które będą nowością w katalogu, czyli to serum, mogłyśmy się zapoznać. I też pomadki, to serum. Ciekawa jestem jego działania. Były też kosmetyki z witaminą C. Serum sobie tak nacisnęłam na dłoń, prawda, i tak myślałam, że nic nie poleciało i jeszcze raz nacisnęłam o to, tyle tego kosmetyku nagle mi się zrobiło na dłoni. Przepięknie pachnie, tak delikatnie właśnie. Na pewno sobie kupię to serum i będę go stosować. I właśnie tego serum też jestem, ten podkład właściwie z serum, ja tak mówię serum, no ale to wiecie, to jest podkład z serum. Bardzo jestem ciekawa tego produktu, jak on się będzie sprawdzać. I co, pokażę Wam, jakie prezenty dostałam. Ten prezent to był prezent, który dostały wszystkie dziewczyny. I tutaj jest katalog. Katalog na luty. I cała torebka próbek. Różne kubki, szminki, podkłady, krem Eni Platinum, perfumy, to jakieś męskie też próbki, Attraction Awaken, cała torebka próbek generalnie. I tutaj dostałam drugi prezent i tutaj jest tak, taka torebka niespodzianka, ona jest tu zabezpieczona. Zabezpieczona jest, no czekajcie, ja to odetnę, jest zabezpieczona żyłką, prawda? Czekajcie, przyniosę nożyki i pokażę Wam, co w środku. Ja właśnie wczoraj z powodu tego mojego bólu głowy, to nawet nie zaglądałam do tych prezentów, moja córka tylko mówi, mogę sobie zobaczyć? Mówię, jasne, weź sobie zobacz, no ale widzę, że jednak tu tego nie rozerwała. Czy tutaj coś pisze? Pisze, ale nie po polsku. W zestawie upominkowym. Moja córka mówi tak, jak ja wczoraj zajechałam do domu, nie? I po prostu i ta parówka, nie? Ona weszła do pokoju i mówi, ale co ci jest? Ja mówię, że strasznie mnie boli głowa, że to jest na granicy, jakbym miał po prostu rozsadzić tą głowę. A moja córka mówi tak, co baterie społeczne się wyczerpały.
Bo ja czasem tak mam, że kiedy przebywam z dużą ilością ludzi przez dłuższy czas, to serio zaczyna mnie boleć głowa, zaczynam tak fizycznie źle się czuć. No ale wczoraj to ewidentnie wina Zatok. A ten woreczek też śliczny, nie? Z logo Avon. Śliczny, sam w sobie ten woreczek jest śliczny i w ogóle ja to lubię, takie gadżety z Avonu. Mówiła też właśnie nasza Gosia, nasza MS, że do butiku Lidera zostaną też wprowadzone do sprzedaży kosmetyczki w kształcie ust. Także też lubię takie gadżety i na pewno się zaopatrzę w taką kosmetyczkę. Tutaj widzę, jest balsam do ust, pomadka matowa. W takim kolorku. Zaraz otworzę i sobie zobaczymy. To jest taki koralowy kolor chyba, z tego co ja tutaj widzę, ale zaraz zobaczymy. Taki koralek to ja mogę lubić. I tutaj jest lakier do paznokci. Czerwony coś tutaj będzie, albo jakiś odcień czerwieni. Lakiery, trzy lakiery do paznokci. Ostatnio zamówiła sobie u mnie klientka, więc ten lakier ja jej dołożę w gratisie. Dlatego, że ja nie używam lakierów, a ona na pewno się ucieszy. Wow! Jaka piękna czerwień, zobaczcie. Zobaczcie, jaka piękna czerwień. I też właśnie klientka mi mówiła, że bardzo fajne są lakiery z tej serii 60 sekund. Że właśnie długo się trzymają na paznokciach. No, bardzo ładna czerwień. I ta czerwień będzie chyba w odcieniu dokładnie tej szminki, wiecie? Tak mi się coś wydaje. A czy tutaj jest... A czy nie, nazwa ogólnie koloru to tutaj jest, że Iconic Red. Ten lakier do paznokci. Natomiast tutaj mam na tej szmince, że Chili Spice. Otworzymy sobie i zobaczymy. Chodź. Jakoś tak niemrawo mi idzie otwieranie tej szminki. Czekajcie, jak ja z czasem w ogóle stoję. Nieźle. Dajcie mi jeszcze chwilę. Jest tutaj taki ten zaczep, którym powinnam pociągnąć i otworzyć, nie? A ja go tak pociągnęłam, że on mi się urwał. Ale to nic. O, tutaj już troszkę widać kolorku. No, to też jest taka czerwień bardziej. Dobrze, to sobie potem... Taka czerwień. Nie no, ładna. Ładny kolor, tylko nie wiem, czy tak... Czy to tak... czy dla mnie ten kolor? Nie wiem. Nie będę teraz cudować przed kamerą, potem sobie wypróbuję, jak ja się w tej czerwieni będę widzieć, jak ja się będę w niej czuła. Potem w moim prezencie znalazłam dwa takie koła. Dwa takie koła, no mówię wam, i bardzo lubię takie gadżety. To są dwa takie same koła. Myślę, że tak. I to są koła z serum, jakie mamy w Avonie. Jakie serum do jakiej cery, do jakiej skóry. Tylko no, odbicie lustrzane, wiem. I nie widzicie, ale może jak skończę nagrywać, to pokażę wam tak z bliska, z drugiej strony aparatem, właśnie jak to wygląda. Bardzo fajne te kółeczka są, bardzo mi się podobają. Tutaj dostałam jeszcze dwa takie notesy. Piękno na twoich zasadach. I tutaj dostałam jeszcze pędzel do makijażu i to będzie pędzel do podkładu, jeśli się nie mylę. Wydaje mi się, że tak. Czy do różu, wiecie co? Nie, do konturowania chyba bardziej on jest. Zaraz wam powiem, ten pędzel jest do... Do podkładu. Płaski pędzel do podkładu. Ja jestem wielką fanką pędzli z Avonu. Świetne są. Nic się z nimi nie dzieje. Włoski nie wypadają. Wszystko jest na swoim miejscu.
długopis z Avon, z logo Avon i tutaj dotykowo ta gąbeczka. Tutaj mam rany, to po prostu no mówię, kocham takie gadżety. Wiecie co to jest? Usterko. Ustereczko. No, śliczne. Takie z usteczkami. I ostatnia rzecz to jest jakaś paleta. Jakaś paletka, tylko nie wiem, czy to jest, co to w ogóle jest. Zaraz zobaczymy, otworzymy. Dobrze, folię sobie zaraz znajdę. Wow, taki róż. Cienie do powiek. Takie kolorki. No, ja tak jakoś ostatnio też lubię róż właśnie. Żółte. No, takie nie wiem, czy do końca moje kolory, ale na pewno sobie chętnie je wypróbuję. Może nagram filmik jakiś właśnie, że robię sobie makijaż tą paletką. Ciekawe, jak ja bym w tym różu wyglądała, no nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, czy nagrać taki filmik z make-upem właśnie z użyciem tej paletki. Jak będziecie chciały, to nagram. Dobrze, kochani, co Wam powiem? To Wam powiem, że dopijam moją kawę. Sprzątam i czekam na moją klientkę. To znaczy nie, tak mi tutaj zajdzie z tym ogarnianiem, prawda? I akurat będzie czas, kiedy przyjdzie moja klientka. Także tak, kochani, dziś już się będę z Wami żegnać. Patrzę na tą szminkę i wiecie co? Ona zastyga. Tak jeszcze nie całkiem, ale widać, że ona zastyga fajnie. Czyli ona będzie się długo utrzymywać na ustach. No nie wiem, wypróbuję sobie ten kolor, zobaczę jak się będę w nim czuła. Tak mówię, na co dzień nie noszę takich kolorów, nawet na wyjścia to też raczej nie lubię ust zbyt mocno podkreślać, dlatego że ja mam małe usta, wąskie usta i jakoś tak niezbyt dobrze się czuję w ciemnych kolorach, w takich wyrazistych kolorach. Bardziej właśnie preferuję jakieś błyszczyki, balsamy, lekko koloryzujące. Ale czasem można sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa, a co? Dobrze, kochani, będę się już z Wami żegnać. Postaram się Wam wrzucić tutaj jakieś tam zlepeczki z wczorajszego spotkania. I co? I widzimy się w następnym filmiku. Także, kochani, dziękuję, że przychodzicie na mój kanał, że ze mną jesteście, że mnie wspieracie tutaj i na moich innych social mediach. Bardzo Wam za to dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dobrego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, pa, pa. Sunrise.